Które żelki są najsmaczniejsze? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym komplikujemy proste rzeczy. Moi drodzy, nadszedł ten dzień wypisywany w komentarzach bardzo mocno wypraszane żelki. To są najważniejsze mistrzostwa, jakie dotychczasowo mieliśmy w tym programie. Na pewno dla tych kilkudziesięciu tysięcy, nie wiem, w sumie całkiem, ludzi. Myślę, całkiem że sporo. Market żelkowy jest całkiem naprawdę spory. Jest spory. Jakie są twoje ulubione? Kwaśne żelki, najkwaśniejsze, jakie się da. Moja żona kupuje takie zielone, jeszcze w ogóle są wegańskie, wiesz? To zabawna sprawa. No, po prostu nie masz żelatyny. Tylko są z tej jakiejś... Ja śmiej żelki lubię. Ja lubię śmiej żelki, nie są ulubione, no. Ale je lubię. To na pewno zasługują tutaj na wyróżnienie specjalne. Okay. No i klasyka Haribo. Tak. Zwykle Haribo. Chyba dobrze padały, ale zobaczymy, co nam dzisiaj przygotowano. Ale zanim jeszcze, to zobaczcie jeszcze, co jest fajnego na Instagramie. Tutaj macie ładny link, a my idziemy do samych produktów. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku przyłączyło się do nas strasznie dużo misi z wyłączeniem śmiej żelek. Trochę wam poszaleściły. Za bardzo roześmiane one były. Tak, były zbyt roześmiane, więc tak, ja mam od firmy Apetitki żelki misie, śmiej żelki od Nim2, Akuku, charakterne miśki tu są akurat, oraz mamy żelki jak smok, owocowe od No to smoki są, też nie są misie. Ciężko powiedzieć. Zobaczymy później. Okej, ja tutaj mam jeszcze żelki od Frugo. Mm-hmm. Dodatkowo mamy tutaj Jolly Joker. No. Mamy dodatkowo troli i na sam koniec oczywiście Haribo. Haribo. Ciężko mi powiedzieć, które są najbardziej jakby, w sensie takim produktem, który jest najbardziej dominujący na rynku. Ciekaw jestem, czy w ogóle poczujemy taką mocną różnicę pomiędzy tymi tańszymi żelkami, a droższymi żelkami. Bo ciężko mi powiedzieć, które z nich są tańsze. Ja się nawet nie znam na cenach żelek za bardzo. Ja też, wiesz co, no, po opakowaniu mógłbym ocenić, że raczej te. Znaczy zwykle raczej te są te, które mają duży marketing, więc raczej Haribo bym zakładał, że... Myślę, że Haribo jest najdroższe z tych wszystkich. Być może, ale może będziemy zdziwieni, zobaczymy, potem zapytamy jeszcze Huberta, żeby nam podrzucił, ale teraz idziemy do pierwszej pary. Świecące kontra matowe, kolorowe. Ale małe kontra duże misie. Jaskrawe kontra delikatne okolory. To teraz ustalmy sobie, jakiego wybierasz zawodnika. Masz całą kurde pomarańczowy. Zielony to będzie zielone jabłko, pomarańczowy będzie pomarańcz, żółty. Liczę, że zielony będzie najkwaśniejszy, więc liczę, że ja wezmę zielony. Żółty na pewno nie jest cytryną. Dobra, wezmę zielonego, spróbujmy. Okej, czy się okaże, że każdy smakuje tak samo? Ja wezmę zielonego tu i zielonego tu. Może być rzeczywiste porównanie. I staram sobie jedną częścią ust robić jedno żelki, a drugą drugie. Spoko. Gumowate, miękkie. O, to spróbuj sobie tych. Mocno gumowate. To spróbuj sobie tych. O. Mhm. O. Już teraz widzę, One nie były złe. Nie były złe, ale te po prostu możesz rozgryźć. A ty żujesz, trochę w gumę się zamieniają. Mam takie pierwsze już odczucie, co będziemy widzieli w całej konkurencji, to znaczy, że żelki raczej smakowo one będą bardzo bliskie do siebie, będziemy musieli pewien sporo zwracać uwagę na konsystencję i na rzeczywiście, czy ten smak jest taki, pozostawiając taki bardzo mocno chemiczny posmak, czy taki zbliżony w stronę owocowego. Owocowy poczułem. Tak, czuję, że już, zobaczymy jeszcze, jak będzie dalej, ale czuję, że to będzie chyba wyznaczniki nasze, jakby jeżeli będziemy dalej. Bardzo ciekawe wyglądowo jest, bo jeżeli porównasz je dwa, to wygląda jak bardzo smutny brat tego. Taki mocno nieudany. Zastanawiam się, czy to nawet nie są Haribo. Wiesz? Zastanawiam się, czy to nawet nie są Haribo, bo Haribo zawsze są tak mocno twarde, przynajmniej się sobie... Zjadłem się teraz żółtego stąd i był jeszcze nawet lepszy, wiesz? Niż zielony. Ja zielonego sobie tutaj czuć mocno, nie wiem, czy jest różnica pomiędzy kolorami, bo nie przepijałem, ale tutaj... Przyznam też, że nie wiem, a teraz już... Tak, ale te są smaczniejsze. Też są smaczniejsze, w sensie mamy chyba raczej, jesteśmy tutaj jednogłośni. Kurde, owocowe są, no, fajnie, przyłożące, nie zostaje... To miły start, dobra, to inaczej, pierwszym naszym półfinalistą się. Okej, to jest ciekawy pojedynek, bo mamy tak, matowego fightera i to nie, to są jakieś, zobacz. Właśnie zaraz przyjrzę się. On ma tutaj buziu, to jest uśmiechnięty tutaj menuszki. Albo to jest uśmiechnięty i to jest od Wawela, albo to są uśmiechnięte smoki, albo to są... Ten jest taki trochę jak taki duszek, zobacz, widzisz, ma taki ogromny, takie małe łapki, nie? Okej, dobra, spróbujmy o tym, podoba mi się bardzo kolor tych zielonych. To są takie matowe fest, nie? Są fajne, takie, lubię taką estetykę. Jak niektóre samochody mają takie lakiery w takim pełnym macie, bardzo ładnie wyglądają. Ale dobre. Ale dobre. Konsystencja nie jest dla mnie fajna. Tak, super konsystencja. Nie, a ja właśnie nie. Mi się nie podoba ci się? Wolałem ten. Smak jest super. Super owocowy, super mocny jest. Dobra, polećmy tutaj zielony mat. Trochę twardsze, bardziej dla ciebie. Trochę trzeba popracować nad tymi żółkami. Jak te gryzie wszystkie. Czekaj, dawaj tego. O, to są jeszcze twardsze. Te są bardzo twarde. Ale jak je już rozgryziesz, robią się miękkie. Ale dopiero po rozgryzieniu tym pierwszym. To pierwsze rozgryzienie jest całkiem ciężkie.
W ogóle ta runda to jest taka mocno twarda, bym powiedział. Czy ja wiem? O te właśnie miękkie mi się wydawały. A nie, to ja może trafiłem jakieś od razu pierwszym grzyminem. Nie, to były miękkie całkiem dla mnie. No inaczej, według mnie w porównaniu z pierwszą rundą to są dużo twardsze. Takie są solidne, tutaj przyjechały ciężkie czołgi, ciężka artyleria wjechała, więc no to jest zupełnie inna klasa wagowa. Smakowo? Tutaj mi się te wydaje mi się, tak, zgadzam się, że wydaje mi się, że tutaj było więcej smaku, w sensie tutaj ten smak nie był taki mocno wyrazisty, jak tutaj. Przy tych. Chyba tak. Chyba oba z dwójki w tej parze konkretnie mi te bardziej smakują i też mi się bardziej podoba ich konsystencja. Obydwa według mnie to była, mówię, kategoria czołg Abrams i nie wiem, i T-72. Kategoria sztuczna szczęka. Kategoria tak, dokładnie. Sprawdzamy, czy mamy prawdziwe zęby, czy nie. Nie, no te były miękkie, naprawdę. Musiałeś trafić na jakiegoś twardego, tak. Albo mam słabe zęby. No, tak, czasami bywa. Zobaczymy, czasem wypadają. Dobra, ale to, no, tak już czasem bywa w życiu. Ja bym chyba wskazywał na to. No to lecimy dalej. Dobra, powiem ci tak, wraca waga lekka. Tak, to znaczy waga lekka. Okej, nie wiem. Dobra, nie wiem, czy to jest waga lekka. A takiego potworka wielkiego, ja wezmę tego. Czekaj, kim ty jesteś? A to jest to miś, patrz, a to jest miś dający ci. Łapkę w górę. Łapkę w górę. Jakby pod odcinkiem. Jakby pod odcinkiem. Tak, dokładnie. Ej, swoją drogą, bardzo rzadko to robimy. Musimy zacząć robić jakieś takie sprytne, wiesz, inside'owe nawiązania do łapki w górę. Albo i nie, bo ludzie doceniają. Ludzie nie doceniają. Wiem, napiszą w komentarzach, czy to doceniają. W komentarzach, czy doceniacie, czy nie. Właśnie. Pewnie nie zauważyli do teraz. Pewnie tak, dokładnie. A teraz to jest takie, nie, no pewnie będzie to robić, idea. Ola. Ale fajny smak. Nie, to by nie. To znaczy, spodziewałeś się trochę więcej? To? No, to ja szczególnie po poprzednich. To ja dostałem to, czego oczekiwałem w tym smaku. One nie są, wiesz, czego może? Teraz mi naszło. Są mniej słodsze niż wszystkie poprzednie. Wydaje mi się, że to jest podobna słodkość. Na pewno tamte były bardziej słodkie. W sumie to się zgodzę. W sumie to się zgodzę, że tamte były bardziej słodkie. Zobaczmy zieloniaka. Słodkie. Dobra, przekonałeś. Ale ładne jabłkowe. Ten zielony jabłkowy. Tutaj jest czystszy smak. Ale te też są dobre. Powiem ci, jak w dwóch poprzednich parach miałem takie, że praktycznie już po godzinie nie wiedziałem, które będę wskazywał. No znaczy, powiem ci, że tutaj na pewno mamy jedną rzecz, która nie była aż tak bardzo widoczna w innych. Są one niesamowicie nieregularne. Co zresztą widać, jak tutaj ustawiłem na naszą rodzinkę. Wam daje jakiś... Nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus. Tutaj wszystkie są identyczne. Tutaj są wszystkie identyczne. Okej, dobra. A czy ty masz jakiegoś jasnego faworyta? Nie mam żadnego faworyta. Wydaje mi się, że tutaj było troszeczkę więcej smaku. No. Te są rzeczywiście tutaj większe. Może konsystencja była trochę lepsza, ale nie mam jasnego faworyta. Ja też, kurde, nie mam. Znaczy, więcej dobrych słów powiedziałeś o tym na pewno, aniżeli o nich. Bo te miały nie ten powiedzieć. Taki mocny jabłkowy smak i były troszkę łatwiejsze do gryzienia niż te. A czy to nie wymyka z ich już rozmiaru? No możliwe też w gruncie rzeczy. No dobra, to inaczej, to chyba mi lepiej te. Bo wydaje mi się, że te też mają szansę zawalczyć w półfinale bardziej aniżeli no te. No nie wiemy, jeszcze nie znamy chyba ostatniej, czy to jest ostatnia para ćwierćfinałowa? Przedostatnia. Przedostatnia. To nie znamy jeszcze jego oponenta. Tak, ale... Dobra, chyba te, ale to nie jest... Jedno... Nie, jednoznacznie nie mogę powiedzieć. Znaczy, jestem to stanie... też nie jest runda królów. Tak, to też nie jest runda królów. Ja jestem w stanie uwierzyć, że na pewno są osoby, które bardzo lubią te żołki. I jakby spokojnie jestem w stanie domyślać się, że tak jest, ale chyba wybieramy tutaj tak. Tak. No to co, przyjechało coś... Preferencje lekko mam, tak. Ale nie wiem, co nie to... Nie spodziewam się, które mogą być ale wiesz co, nie wiem, które to są. Też nie wiem, ja zielone zwykle jakoś zauważyłem, że biorę. No i będą miały śmierzielki tutaj dobrego konkurenta. Będą miały. Bardzo dobrego. Bardzo dobre są. Miękkie, tak przyjemnie, ale przyjemnie dają nadal rzucie. Po rozgryzieniu bardzo mocny smak. No i takie soczyste są od razu w środku. I jeszcze pozostaje ci tak smak w ustach, jak już przemówisz, normalnie ci pozostaje w sobie. To dawaj, zostań mi przyziony. Weź listka zielonego w takim razie. Ja wezmę zielonego. Ma fajniejszy kształt, ale nie jest tak mocno wyrazisty. Ty, no ja ci powiem, że... No nie. Mm-mm. No nie. To jest smaczniejsze, po prostu. No patrz, tak jesteśmy często, wiesz, że śmierzielki, że lubimy, że znamy te żelki, nie jak nie spróbujesz innych w komparycji, nie, to... Były chyba, nie wiem, mogę się mylić, ale były śmierzielki z sokiem, jeszcze dodatkowo, które były na dziale z sokiem. One się inaczej nazywały chyba. One być może się nazywały inaczej. No, bo śmierzielki to były, hej, śmierzielki, oj, śmierzielki, zabawy, cała ma... Ale to, trochę pokazuje... A ty, Maciek, dobrze piosenkę pamiętasz, oczywiście, że pamiętam, tak zaszywa się reklama, nie? No. Ja do dzisiaj znam kupę piosenek z reklam jeszcze. No i patrz, kiedyś mieliśmy jedną sesję, jak nam weszło Maxi King i siedzieliśmy. Tak. I cały dzień siedzieliśmy, to śpiewaliśmy jak głupki. I powiem ci tak, jakkolwiek myślałem, że te śmierzielki naprawdę polecą daleko, bo tu brand znamy to i tak dalej. Mogłyby polecieć, aby były w poprzedniej rundzie na pewno. Tak, na przykład, w trzeciej parze. Ale tutaj nie mogą. Nie mogą. Nie mogą, po prostu. Mogą. Lecą te żelki są lepsze, przechodzimy dalej, do półfinałów.
Mandziu, mamy teraz szansę zagrać o taktowe prawo zjeść niebieskiego i jest tylko jedna metoda do jednego. Zawsze to przegrywam ostatnio z tobą, zawsze robię to, ty robisz ale to. Ale wiesz co? Możesz wziąć. Biorę niebieskiego. Ja biorę zielonego. Dobra, ja zostaję przy zielonym. Ty, ale niebieski to jest albo taki nie, wiesz co? Bitwa czerwonych. Bitwa czerwonych biorę. Znaczy, dobra, ja muszę bardzo ładne kolory to są. Ten niebieski jest super niebieski, kolor. Ale on jest taki kurde krzykliwy, taki wiesz, pago. Zobaki. I jak się drze. No widziałem taki, jak youtuberzy na mnie tak, nie? Dokładnie, jak my. O. Ale jestem śmieszny, bo on jest taki... Borówka? Porzeczka, borówka. Dobra, ten czerwony był fajny, mocny w smaku. Zobaczmy, jak się tutaj z uśmiechniętą żabką. Nie wiem, jak dla mnie to nie jest smak, sorry. Sorry, Wawel. Chyba, że to nie od was, chyba, że to nie od was. No to wtedy, no, to nie sorry. O nie. Tutaj bez porównania. To jest truskawka. To jest bardzo mocna truskawka, taka naturalna truskawka. Nie taka wzmocniona mocno smakiem, tylko taka bardziej jak normalnie truskawka smakuje. Wiesz co? Ale nie wiem, czy koniecznie naturalny smak tutaj jest lepszy. Nie wiem, czy te mi po prostu bardziej nie smakowały, bo tak. Bo to jest rzeczywiście, jest naturalny ten smak, taki jaki mu powinien być. No weź ziomkę sobie. Czy brałeś ziomkę? Brałem czerwony. Ty no, te ci są tak. Dobre, naprawdę. Te są bardzo dobre. Znaczy, ja tutaj mam znowu to samo, co o czym mówiłem kiedyś wcześniej, czyli te rzucie takie, mam tą dziamgolankę, a jak już jemy którejś żelki, to ta dziamgolanka, no inaczej, symuluję sobie warunki, co by było, gdybym miał paczkę i na przykład sobie jadł to z żoną. Jakbym faktycznie był tak, że jestem już przy 5, 6, 7, 8 takiej rzeczy, które się zjadł. Te są bardzo duże. I tak siedzisz, to dziamasz. To jest trochę prawda, bo tutaj, jeżeli chcesz sobie podziamać, to bierzesz 3 na raz. Tak. Bierzesz 3 na raz, rzucasz je i sobie dziamasz po prostu. A chcesz sobie wziąć po prostu jednego. A tutaj co, odgryziesz połowę i połowę wrzucić sporo do opakowania? Miski? No nie, albo do opakowania, no nie specjalnie. Ale smakowo są bardzo podobne. Znaczy wiesz, w rodzinie się różne rzeczy robi, tak? Ale jakby... Tutaj mamy trochę bardziej naturalny smak, tutaj mamy trochę słodszy smak, ale ten też czuję, dobry. Czuję, że to, o czym mówiliśmy przy początku, czyli ta konsystencja zaczyna dawać się bardzo we znaki i to jest fajna symulacja tego, co by było, gdybyśmy tutaj rzeczywiście tutaj możesz zjeść większą ilość. Tak. Tutaj. Trochę dobra, mniej. To inaczej. Jesteś programem mniej więcej. Musimy zjeść większą ilość, więc dokładnie. Idą do finału. Jeszcze więcej. Kiedy w twojej paczce misiów nagle znajduje się gepard? Nie, to jest tygrys. Tygrys albo lew po prostu. Nie, to są tygrysy. To są takie tygrysy. To są tygrysy, dobra. Takie tygrysy jak z tych słabych tatuaży, wiesz. I, ale patrz, tutaj mamy jeszcze raka. Mamy raczka. To jest raczka. Raczek, nieboraczek. Dokładnie. I tutaj co jest jeszcze? Foka? Tutaj jest drugi. Nie, to tutaj jest drugi. Dwa raki, dobra. Dwa raczki, trzy misie. Czego pojedynek robimy? Koty, raki czy youtuber? Nie, czekaj. Ja biorę youtubera. Dobra, okej. Ja biorę mniej więcej. Lecimy. Zrobiłem to teraz, jeden połowę. I chyba się dużo lepiej z tym czuję. Ale powiem ci, że ten raczek jest kozak. Niby taki raczek, ale jak konsystencja się... Konsystencja mi nie odpowiada, wiesz? Twardo jest. Smakowo jest dla mnie bardzo dobry. Nie smakowo dobre, ale konsystencja zostawia dużo do życzenia. Odłożę sobie tu na boczku tego mojego. No spróbujmy te. Te są w ogóle chyba najmniejszym zawodnikiem. To jest waga piórkowa. To jest jakieś dobre odkrycie. Nie wiem, co to są za żelki, ale to jest dobre odkrycie. Bo te przeszły ze swojej pary chyba takim, że nie było nic lepszego, tak? To było tak? Tak, to były te, dokładnie. A te, które wygrały z śmieżelkami. I chyba wiem, czemu wygrały. Chyba też wiem, dlaczego wygrały moją lepszą. Ale one są naprawdę niezłe. Te są naprawdę niezłe. A zwłaszcza jak teraz zrobiłem lifehack, możesz zjeść połowę. Nie, no żartuję. No bo są podzielone jeszcze smaki na pół. Tak, jeszcze można pół. Ja sobie zjadłem na przykład cały ten górny tak, smak. Tak, tak, tak. Ale nie, no w sensie uważam, że... Tak, po prostu tak. I konsystencyjnie i smakowo te są lepsze. Czyli to naprawdę nam, to chyba jest ósmy zawodnik, on ma chyba numerek ósmy. To ósemka to naprawdę przy naszych wypadających mocno. Zębach, tak. Tutaj już bolą, ale tutaj jest cały czas spoko. Tutaj możesz jeszcze połowę paczki. Tu jeszcze możesz jeść, więc no cóż, idziemy do wielkiego finału. Dobra, wielki finał. To jest nasz niespotykany dotychczas. Tak. A ten generalnie szedł przez rundy dosyć mocno, przechodził. Okej. Okay. Patrzę na jego krzyczącą minę, bo a prostu nie ma taką spoko. Dlaczego są to krzyczące misie? No, wiem czemu jest w finale. Dołożyłem tendencję. Wzięliśmy w sumie wszystkie żelki smakowały, bo na podobnej skali smaku nie różniły się mocno, to było pomiędzy 90 a 95% po prostu satysfakcji ze smaku. No. Ale głównie patrzyliśmy na konsystencję i miękkość. Tak, miękkość, konsystencję. To było coś, co braliśmy generalnie. Ogólnie preferujemy chyba razem tutaj bardziej miękkie rzeczy, po prostu. No to wychodzi. No powiem ci, że nie wiem, czy potrzebuję gryźć dalej. Ja jestem już zdecydowany.
To co, na 3, 4? No. Bierzemy rękę nad zwycięzcą. I na najwyżej się pokłócimy. 3, 4. No dobra, nie musimy się kłócić. No. Nie musimy się kłócić. One są naprawdę bardzo dobre. Ale te są bardzo dobre, tak. Ale odrobinę im brakuje. No. Inaczej, zupełnie nie są przypadkiem w tym finale, są bardzo dobre żelki. To w ogóle nie ma o czym mówić, jakby pokonały, wiecie, dwie rundy po drodze już. Ale te, no po prostu, nie wiem, idą jak burza. Mhm. Po prostu do której rundy nie wchodzą, to zawsze są lepsze. Bo to jest kwestia tego, że te są bardzo mocno soczyste. Są soczyste. Dostajecie żelka, jest idealna. Który jest dwa razy mniejszy praktycznie. No, może nie dwa razy mniejszy, ale odrobinę mniejszy. Ale pomimo wszystko jest tak mocno naładowany smakiem, jak ten jest. No, jeszcze je się jakoś tak, nie wiem, wsiada, bo to mega dobrze podchodzi. Ma się ochotę wziąć po prostu garść i wrzucić sobie garść do buzi, po prostu. I to błyskawicznie przygryziesz, nie zamuli ci tak, chyba jak ty lubicie, nie? To są inne, grubsze żelki, to wtedy możecie próbować sobie. Ale naprawdę uważam, że bez cienia zawahania. I teraz pytanie, kto jest naszym finalistą? Waszym zwycięzcą zostały żelki Jolly Joker. Jolly Joker. Nie spodziewałem się. Jolly Joker. Brawo Jolly Joker. Kto był, powiedz w takim razie, jego oponentem? To były Akuku miśki. Akuku! Ciekawe. Patrz, niesamowite. Chciałem sprawdzić jedną rzecz. Producentem jest... Ty! Producentem jest Kolian spółka ZO, z Opatówka w Polsce. To jest polska firma. Mhm. Akuku jest polską firmą, bo to jest spółka zagraniczna. Nie, niemiecka, niemiecka. Niemiecka. Firf Germany. Mhm. Tak, jakieś Mörder GmbH i tak dalej. Więc. No słuchajcie, no, wychodzi na to, że Niemcy naprawdę wiedzą, jak tutaj zrobić jak dobre żelki. No, ale my wcale nie jesteśmy mocno do tyłu. Nie jesteśmy do tyłu, ale patrz, Niemcy nam cały czas sprzedawali te Haribo, a zobacz, ale przemieli zaraz obok, nie? A propos Haribo. No. Odgadlibyście, gdzie one były? Nie. W którym miejscu? Wydaje mi się, że Haribo były w czwartej rundzie. W czwartej rundzie pierwszej. Czy walczyły z Jolly Jokerami? Tak. To była trzecia chyba runda. A nie, czwarta, no. To była czwarta runda, ale Haribo akurat były w trzeciej rundzie. Nie, bo tam były trzeciej. Tak, i walczyły z tymi dużymi misiami. Co mówiliście, że jest taka bardzo średnia runda? No, patrz. No, ja nigdy nie byłem jakoś super mocny. No, ja na przykład powiedziałem, że na Haribo trochę... Z powodu trwardości. Że liczę na Haribo, ale no, widocznie inne zupełnie okazały się lepsze. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, które według was są najlepsze. To będzie zabawa. Więc co, my widzimy się ze świetną zabawą w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć!